zapraszamy na kolejne spotkanie, tym razem z dziewczyną, której pasją jest fotografia, Patrycją Durmowicz. Jesteś bardzo młodym fotografem, a już miałaś własną wystawę. Jak wspominasz ten dzień? To był dzień pełen stresu. Od samego rana praktycznie było pełno organizacji. Poza tym miałam dużo osób, którzy mnie wspierali i już od rana dzwonili do mnie, czy wszystko jest w porządku. Ale już stres minął, jak tylko przekroczyłam próg remizy. Także wystawa była w końcu udana. Potem byłam mega zmęczona, ale nie mogłam zasnąć z emocji. Fotografia dzieli się takie chyba na jakby różne kategorie. Koncertowa, jakieś krajobrazy. Masz dużo sesji ludzi. Czy to jest twoja ulubiona? Czy wolisz może inne fotografie, kwiatki, krajobrazy? Nie. Lubię współpracę z ludźmi. Lubię, gdy mogę z nimi się spotkać, porozmawiać, poznawać nowych ludzi. Przez to, że działam w internecie, dużo osób do mnie pisze i dla mnie to jest fajne. Wolę to niż tam przesiadywać godzinami w parku i fotografować jakieś tam owady, kwiatki i inne takie bzdury, chociaż czasami mam takie dni, że mnie najdzie, że leżę na łące i potrafię 5000 zdjęć jednemu kwiatku zrobić, także nie, głównie ludzie. Każda sesja twoja jest inna. Skąd czerpiesz pomysły na to, gdzie i w jakiej aranżacji zrobisz zdjęcia? Pojawia w ogóle pod impulsu. Także jeżeli ja sobie coś wymyślę i dogadam się z osobą, która fotografuje, to jest dla mnie nowe możliwości. W ogóle każda osoba jest inna i przez to każda sesja jest inna, a tematyka powstaje z dnia na dzień, z chwili, z momentu. Skąd twoje zainteresowanie fotografią? To rodzinne, czy może tak przyszło znikąd? Fotografia pojawiła się spontanicznie w moim życiu, jak większość rzeczy. Pojawiła się na spotkaniu z koleżanką. Praktycznie siedziałyśmy sobie razem i zaczęłam jej robić zdjęcia jeszcze moim malutkim aparacikiem. Stwierdziłam, że to fajne. Później właśnie zaniosłam te zdjęcia na koło fotograficzne i tam docenili. I tam praktycznie zaczęłam pracować nad tym. A fotografię w przyszłości traktujesz jako taki sposób na życie, czy może tylko jako hobby? Chciałabym, żeby było sposób na życie, to było naprawdę mega fajne. Ale póki co kształtuję się w tym kierunku i chciałabym, żeby było moim przyszłościowym zawodem. Ale jak na razie żyję tym, co jest teraz, nie myślę o przyszłości, aż tak, jeżeli chodzi o zawód. A twoje rodzice co na to? Bardziej traktują fajnie, czy co ta córka znowu wymyśliła? Nie, oni bardzo mnie wspierają w tym, co robię. Pytają się, jak tam sesja, zawsze jak przyjdę do domu, to są bardzo ciekawi efektów. Poza tym na samym początku może tak trochę z dystansem podchodzili do tego, typu właśnie co ona znowu wymyśliła, ale później już się przekonali, wiedzieli, że to jest fajne i robię to, co mam. A jakie są twoje plany na przyszłość, oprócz fotografii? Najbliższe to kilka projektów związanych z nowymi osobami. Mam też kilka pomysłów na sesje tematyczne. Chcę też założyć stronę internetową, żeby się rozwijać dalej, w sensie promować. No i myślę o kolejnym etapie. No to czego ci życzyć oprócz dalszych sukcesów oczywiście? Oprócz sukcesów to przede wszystkim zdrowia. Przyda się bardzo. A tak to myślę, że nic więcej nie potrzeba, jak będzie zdrowia, to mam nadzieję wszystko. No to życzę spełnienia marzeń, dalszych sukcesów, no i czekamy na kolejną wystawę. Dziękuję bardzo.